Po bazarze włóczy się facet z niedźwiedziem na łańcuchu. Po jakimś czasie spotyka kolegę. Co tak chodzisz w kółko z tym niedźwiedziem? Szukam tego ruska, co mi go sprzedał rok temu jako chomika syberyjskiego. Sąsiadka przybiega do Heleny, która siedzi przy komputerze. Helena! Helena! Słuchaj, jak ci opowiem kawał, to ci cycki opadną. Helena odwraca się z zaciekawieniem. Na co sąsiadka, patrząc na jej dekolt, mówi. O, już słyszałaś! Leżący w szpitalnym łóżku pacjent skarży się pielęgniarce. Ale ohydne to lekarstwo! To nie lekarstwo, to obiad. Pojechałem autem do sklepu, gdzie byłem na zakupach około 15 minut. Kiedy już wychodziłem, moim oczom ukazał się strażnik miejski wypisujący mandat za złe parkowanie. Podszedłem do niego i mówię: Może byś się odpieprzył? W odpowiedzi strażnik zaczął na koła samochodu zakładać blokadę. Mam cię w dupie, gnoju. Rzuciłem, patrząc na niego obojętnie. Zobaczymy, kto kogo ma w dupie, jak dostaniesz wezwanie na policję, odparł strażnik. Możesz mi skoczyć, placku. Poszedłem spokojnie przed siebie, a po chwili skręciłem na rogu ulicy, gdzie zostawiłem swoje auto. Rozmawiają dwie kobiety. Wczoraj był u mnie sąsiad. I co? Nic. Posiedział, pomilczał, popieprzył mnie trochę, ale czego chciał, nie powiedział. Przychodzi facet do lekarza na szczepienie i mówi: Panie doktorze, a czy może być w pupę? Na co lekarz odpowiada mu: Może, ale najpierw szczepionka. Ty, Marian, słyszałeś rolnicy chcą wyższych cen żywca. Porąbało ich? Wieprzowego żywca, kretynie. Wieprzowego.